Czytanie ballad i romansów rozpoczęli polkowiccy samorządowcy, od lat propagujący tę społeczną inicjatywę. Bardzo ciekawa akcja. Poznajemy lektury, poznajemy wybitne dzieła literatury polskiej i robimy to jeszcze w taki sposób nietypowy, czytając to wspólnie. Wytwarza się wówczas, można powiedzieć, wspólnota ducha literackiego. To przede wszystkim zachęta do tego, żeby czytać książki, bo nic tak nie wzbogaca i języka własnego, i kultury, jak czytanie książek, więc jest to doskonałe pokazanie i tym młodszym, i tym starszym, że jednak książka nie odeszła gdzieś tam na półkę do lamusa, tylko jest nadal żywa i należy ją czytać. W Polkowicach jest grupa osób, które od lat biorą udział w narodowym czytaniu. Kiedy jest takie coś się dzieje, to z potrzeby serca przychodzę tu, żeby właśnie być i w tym brać udział. Bardzo mi się ta inicjatywa podoba i chyba od początku tu przychodzę co roku. Niektórzy przyszli z własnym wydaniem dzieła Mickiewicza. Zawsze na dobrym miejscu u mnie na regale z książkami, natomiast udział biorę nie pierwszy raz. Staram się co roku włączać w jakiś sposób projekt Narodowego Czytania. Tegoroczna odsłona Narodowego Czytania zorganizowana została w czytelni Polkowickiej Biblioteki. Nie zawsze Narodowe Czytanie było w siedzibie biblioteki, natomiast realizujemy je cały czas. Co roku zgłasza się taka dość silna grupa mieszkańców, która decyduje się z nami czytać. Jest nam bardzo miło z tego powodu. To jest naprawdę bardzo wspaniała okazja, by wspólnie poczytać, na głos poczytać, poczytać dzieła, które mają bardzo duże znaczenie dla historii i kultury polskiej, i literatury polskiej. Więc to jest taki moment, kiedy możemy się na chwilę zatrzymać i powspominać albo przypomnieć sobie te właśnie znakomite dzieła. Wybór tytułu do tegorocznej akcji nie był przypadkowy. Ballady i romanse czytane były w 200. rocznicę ich publikacji i w roku polskiego romantyzmu.